Dziadzia, dzisiaj ze mną firma Bipro i szamponik o zapachu słodkim landrynkowym. Ciężko mi go określić, poczekaj, pozwól, że go... Fajny. Fajny, taki przyjemny, z butli. Jest słodki, ale jak naleję już, nalałem go do wiadra, całkiem przyjemny, nie narzucał się. Naprawdę tak delikatnie sobie pachniał, to mi się podobało. Cena za tego łobuza, tu mamy za 700 ml 29,99, więc ani dużo, ani mało tak naprawdę. Minus konkretny, pierwszy, glut. Straszny glut, zobacz, spójrz. To jest coś niesamowitego. Wypłukanie go z pojemnika naprawdę było uciążliwe, na maksa. Także pod tym względem leży całkowicie. Kolejna rzecz, 20 ml na 10 litrów wody. Szampon mnie nie powalił tak naprawdę, bez szału. Ja nie było tutaj żadnych achów i ochów, oprócz tego zapachu, który jest przyjemny. Trochę zamula hydro. Trochę zamula hydro, także tutaj no, odrobinkę wypłukiwania trzeba mu poświęcić. Ale przy 30 ml, tak jak ja testuję zawsze szampony, dla mnie to jest wyznacznikiem właśnie, 30 ml na 10 litrów wody już było całkiem przyzwoicie. Naprawdę ta piana była na przyzwoitym poziomie, na aucie oczywiście, bo we wiadrze z reguły szampony wyglądają fajnie. Później jak już zarzucimy na rękawice, przekłada się to niestety różnie. Niektóre fajnie wytwarzają tą poduchę. Tu tego aż tak bardzo nie czułem. Moim zdaniem cena adekwatna do jakości, jeżeli chodzi o ten produkt. Najgorszy jest ten glut. Najgorszy jest ten glut, który no... Nie wiem, jakby było przy ciepłej wodzie, ale u mnie wyznacznikiem jest zimna woda. No dobrze, nie będę ci więcej przynudzał. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!